pani myśli na temat Porta Santa, szklanych drzwi budowanych za pomnikiem świętego Jana Pawła II? Inwestycja dla wiadomości będzie kosztowała 250 tysięcy. 250 tysięcy? Pani kochana, myślę, że dla mieszkańców Świdnicy to jest naprawdę spora suma i te pieniądze można by było spokojnie spożytkować na jakieś lepsze cele. Nawet, nie wiem, przychodzi mi teraz na myśl aquapark. Samej mi brakuje tego aquaparku, tak na dobrą sprawę. Dla mnie to jest po prostu słabo spożytkowane pieniądze. Co pani myśli na temat szklanych drzwi, które będą budowane za pomnikiem świętego Jana Pawła II? Uważam, że kolejna inwestycja w tą stronę nie jest w ogóle potrzebna w Świnicy, bo są pomniki, są katedry, jest wszystko i żadne drzwi szklane nie są potrzebne. I jeszcze zwłaszcza za taką kwotę. A jak można by było spożytkować te pieniądze? Na przykład pomóc jakimś biednym ludziom, którzy nie mają pieniędzy na życie albo coś. Przeznaczyć, nie wiem, na jakieś inwestycje, na jakieś przedszkola, na jakieś drogi. Żeby pomóc ludziom, bo drzwi nikomu nie pomogą. Co pan myśli na temat szklanych drzwi z pomnikiem świętego Jana Pawła II? No, pomnik to już mi się podoba, ale te drzwi to jest w ogóle to jest niepotrzebne. Że to szkoda pieniędzy na to wydawać. Nie? Że można było to przeznaczyć na jakieś chodniki, na jakieś drogi czy coś. Takie mieszkania dla ubogich, no nie? Nie wiem, ale bardzo, bardzo to jest nie fair ta. No nie wiem, co nas tym prezydent, Rada Miejska, na czym oni to się oparli, to nie wiem. Tak samo jak ten plac Jana Pawła II. Tam było kiedyś ładnie, zielono, teraz tą sam granit. Zresztą jak budowali, to pamiętam, to nazwali, że lądowisko, że tam helikoptery by zalądowały. To tak była nazwa, taka właśnie, no bo tak nie było nic. No teraz trochę tych stojaków postawili z tymi kwiatami, to jeszcze jako tako wygląda, ale straszne.